ze stadionu w Legnicy, gdzie rezerwy Miedzi zmierzą się z rezerwami Śląska Wrocław. Witają Państwa serdecznie. Szymon Janiec i Krzysztof Banasik. Przed nami spotkanie trzeciej grupy trzeciej ligi pomiędzy właśnie Miedzią a Śląskiem Wrocław. To trzecia kolejka tych rozgrywek. Zobaczmy, w jakich składach wystąpią obie ekipy. Ale zobaczmy teraz Adrian Łyszczarz, czy zdecyduje się na strzał. Łyszczarz! Tak, Śląska nadal utrzymuje się przy piłce, jest już w polu karnym, odgrywa do tyłu. Tutaj jest Szymon Kroczy, który strzela zza pola karnego, ale zrobił to niecelnie. Gąska do Bergiera, Berger strzela zza pola karnego i piłka nad poprzeczką. Gąska przy piłce utrzymuje się sam Stalar. Dobrze do Krocza. Krocz będzie miał znakomitą okazję. Szymon Krocz zablokowany przez piłkarza gospodarzy. Granie Szpakowski do Bergiera. Berger odgrywa przed pole karne do Łyszczarza. Łyszczarz strzela zza pola karnego i obok prawego słupka bramki Hewelta. Łobodziński. Obok bramki Łobodziński. Łodziński strzela i zablokowany przez Pawelca. Jeszcze próba Jana Ostrowskiego, ale bardzo niesamowite. Do Szpakowskiego. Szpakowski ma trochę miejsca na środku boiska. Zagrywa świetnie do Gąski. Gąska strzela! Poprzeczka! No i koniec pierwszej połowy. Do przerwy rezerwy Śląska bezbramkowo remisują z rezerwami Miedzi 0-0. No i pierwszy gwizdek sędziego w drugiej połowie zaczęła Miedź. Gąsk ciągle przy piłce. Gąska. No właśnie o nim mówiliśmy i teraz on zdecydował się na strzał zza pola karnego. To też taki chyba obrazek, który teraz minął się z piłką. Bramkarz jest. Nie ma! Nie ma gola. Sebastian Berger. Piotr Samystalar strzał z dystansu, ale nad bramką. Kontuzjowanego Adriana Sobczaka. Gąska w pole karne. Tam jest Mariusz Pawelec. Zawodnik Śląska był na spalonym. Pole karne. Tam jest Łobodziński, to on strzelił, miał dobrą okazję. Gąska. Gąska strzela i nad bramką. Dobre zagranie do Damiana Gąski. Gąska i co zrobi? I jest bramka! 64. minuta meczu. Damian Gąska strzałem z ostrego kąta lewą nogą pokonał Mateusza Hewelta. No i wreszcie przewaga Śląska została udokumentowana. Strzał i nad poprzeczką. Berger, on ma teraz trochę miejsca, wbiega w pole karne. Czy zagra do Skaleta? Berger, tak, był faulowany. Również gwizdek sędziego. Berger. I gol dla Śląska, 2-0. 82. minuta, Sebastian Berger pewnym egzekutorem tej jedenastki. Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, kto wywiezie dzisiaj, kto zdobędzie dzisiaj 3 punkty, wywiezie je Śląsk. Bardziej dośrodkowania niż wrzuty chyba. Garuch strzela z za pola karnego, ale bardzo niesamowite. I koniec spotkania. Śląsk po bramkach Damiana Gąski i Sebastiana Bergera wygrywa w Legnicy z rezerwami Miedzi 2-0.